Witam serdecznie Państwa. Dzisiaj porozmawiamy o centralnym porcie komunikacyjnym. Czy to jest Yeti, a może miś, a może świńska morska, a może słoń, może biały słoń? O tym porozmawiam z moim gościem, doktorem Wojciechem Warskim, który jest przedsiębiorcą, doktorem nauk technicznych, również pasjonatem, ale również osobą, która świetnie zorientowana w budowie infrastruktury lotniczej. Pan doktor napisał wiele tekstów na ten temat. I chciałbym zapytać, no właśnie, czy to jest Yeti, tak? Tutaj mamy takiego Yeti, którego nikt nie widział, więc równie dobrze ta figurka to może być nasz Yeti, którego nikt nie widział. Różnica jest taka, że za CPK, którego też nikt nie widział, ponosimy ogromne koszty. Czy mamy szansę, że zobaczymy tego Yeti kiedykolwiek? Szczerze mówiąc, nie bardzo wierzę w to, że my tego Yeti zobaczymy, w związku z tym ta ciekawość chyba pozostanie niezaspokojona. Nie wierzę w powstanie CPK, dlatego że wierzę w powrót zdrowego rozsądku i rachunku ekonomicznego po wygranych wyborach, mam nadzieję, przez opozycję. Projekt CPK oczywiście ma bardzo długą historię. Nazywał się na początku centralnym portem lotniczym. Został twórczo później na początku obecnej kadencji, znaczy poprzedniej kadencji Zjednoczonej Prawicy rozszerzony o komponent kolejowy i w tym momencie zaczął się nazywać centralnym portem komunikacyjnym. I oparty jest o pewne założenia, które całkowicie się zdezaktualizowały nie tylko przez pandemię, ale już długo przed pandemią widać było zupełnie inne trendy rozwoju ruchu lotniczego, inne generacje sprzętu, które dawały dużo większe możliwości operowania, no nie twierdzę, że z centrów miast, ale z dużo bliżej niż z odległych lotnisk. W tej chwili mamy do czynienia z projektem, którego wszakże zaniechanie może być obarczone dużymi ryzykami. Są to zarówno ryzyka takie czysto ekonomiczne, dlatego że no, ten projekt po 7 latach rozpędzania no, zaczyna się w jakiś sposób rozpędzać. Nawet powiedziałbym, że podejrzanie nabrał przyspieszenia tuż przed tymi wyborami obecnymi i no, istnieje takie podejrzenie, bo tego nie wiemy, to jest podejrzenie, że liczne zawierane obecnie umowy, które już niejako prawie że zmuszają do realizacji CPK, mogą być trudne do zatrzymania lub do wypowiedzenia z racji kar umownych. Ale jest też drugi jak gdyby element tego rozumowania, mianowicie CPK, no to tak brzmi bardzo dumnie i narodowo. Spółka CPK, która zarządza tym projektem od kilku lat, pod kierownictwem pana prezesa Mikołaja Wilda, mówię o Mikołaju, bo jest jeszcze drugi pan Wild w tym projekcie, o czym później może porozmawiamy. Ta spółka CPK wydaje olbrzymie pieniądze na marketing. Swoje dokłada też pan minister Horała, aczkolwiek robi to w bardzo, powiedziałbym, prymitywny sposób na ogół, ograniczając się do haseł typu, że opozycja ma lotnisko w Berlinie i ten tok rozumowania prezentuje. Natomiast faktem jest, że no posiadanie wielkiego, narodowego, największego rzeczywiście w tej części Europy lotniska no rozbudziło pewne nadzieje u suwerena, u no obywateli Polski, którzy no, uważają w związku z tym, że tak szczytny zamiar no, przecież powinien być w związku z tym zrealizowany. No, chcemy być ci najwięksi, najwspanialsi, prężyć muskuły. O rachunku ekonomicznym i wypełnieniu tego lotniska później ruchem lotniczym, no nad tym się już mało kto zastanawia, albo mało kto się na tym rzeczywiście zna. Co więcej, jest to obszar obarczony bardzo dużym ryzykiem przepowiadania tego, co się stanie za 5 lat, nie mówiąc o tym, co będzie za lat 15. Aczkolwiek jedna rzecz jest pewna, że przy obecnej sytuacji, o której może nie będziemy szczegółowo omawiać, bo wspomnimy to na pewno tylko w rozmowie, ale to jest temat na rozprawę tutaj prawie że naukową. W obecnej sytuacji jedno jest pewne. Lotnisko hubowe, czyli takie, które prawda, łączy wschód z zachodem i to Atlantyk z Chinami i Dalekim Wschodem, znaczy z Atlantyku samoloty mogłyby lądować w Warszawie i potem pasażerowie lecieć do Chin, Seulu, Tokio i tak dalej. Takie lotnisko
w Polsce w ciągu najbliższych kilkunastu lat na pewno potrzebne nie będzie. Potrzebne jest natomiast duże lotnisko aglomeracyjne, ale to jest zupełnie inna bajka. Tak, o tym warto, żebyśmy rozmawiali. No właśnie, więc no, mamy taką metodę faktów dokonanych, utopione koszty. Pan minister Horała na komisji sejmowej nie za bardzo wie, jakie dotychczas zostały poniesione koszty. Koszty są gigantyczne. Rozumiem, to jest, powiedzmy, na same lotnisko ile? 40 miliardów złotych. No, w Berlinie te koszty zostały przebite dwuipółkrotnie. Się okazało, że więcej niż początkowo zaprojektowano. Potem kolejne koszty, rozumiem, na budowę infrastruktury kolejowej. I ta infrastruktura kolejowa dochodzi do, to są koncepcja koncentryczna szprych, które dochodzą do Baranowa, czyli miejsca w Szczerym Polu, do tej Piasty w Baranowie, a Piasta nie jest na dworcu centralnym w Warszawie. Czy to jest pewien chyba ewenement również na skalę światową? No tutaj pojawia się nazwisko drugiego z braci Wildów, pana Patryka Wilda, który jest no, niewątpliwie specjalistą, aczkolwiek opętanym właśnie tą ideą tych piasty i szprych. Tyle tylko, że w przeciwieństwie do właściwie wszystkich znanych i dobrze funkcjonujących rozwiązań komunikacyjnych, no, unikalność CPK ma polegać na tym, że ta piasta, ten środek ideowy tego układu komunikacyjnego, kolejowego zaznaczmy, przerzuciliśmy się tutaj na kolej, bo odeszliśmy od kwestii lotniczych, przerzucamy się na kolej, miałby być posadowiony de facto w Szczerym Polu, 40 kilka kilometrów od centrum Warszawy, dużo więcej, chyba około 70 od centrum Łodzi. Tak naprawdę jest to Greenfield Investment, czyli inwestycja, no właśnie, w Szczerym Polu, do której, co więcej, trzeba byłoby dopiero ponaginać już istniejące linie kolejowe lub też budować zupełnie nowe. Nawet no, powiedziałbym, że gdyby przez sekundę zapomnieć o tym, że mamy do czynienia z tą światłą ideą tych takich szprych, bo to też apeluje do wyobraźni, prawda? Mamy to coś centralne, wielkie, wspaniałe i te szprychy, które nam rozwożą, prawda, te potoki pasażerskie po całym kraju. No, wszystko to jest pięknie, ładnie, tylko że ja podróżując z Warszawy do Krakowa albo vice versa, czy do Katowic, czy nawet do Wrocławia, niekoniecznie muszę chcieć przyjeżdżać przez port lotniczy Baranów, czy właśnie tą Piastę, dlatego że już w tej chwili istniejące szlaki są krótsze, sprawniejsze i w ciemno można powiedzieć, że jeżeli rozdzielić ten komponent kolejowy i lotniczy, to uzyskujemy, to specjaliści są zupełnie, fachowcy zupełnie jednoznacznie się wypowiadają. To nie jest akurat moja opinia, tutaj powtarzam cudze opinie, bo od kolei nie jestem specjalistą, że przebiegi nawet tego słynnego Y, prawda, do Poznania i do Wrocławia, będzie ten przebieg byłby zupełnie inny. I do Baranowa, jeżeli hipotetycznie powstałoby tam lotnisko, no to można zrobić, owszem, jakąś kolej tam, prawda, między Łodzią a Warszawą, która by również tą trasą szła, albo linie dowozowe, ale robienie tam centrum komunikacyjnego Polski tylko dlatego, że tam jest lotnisko, to brzmi ładnie, to jest piękna idea, tylko że ona jest totalnie niedopasowana do obyczaji komunikacyjnych i potrzeb Polaków. Tak, i tutaj mamy właśnie takiego zwierzaczka, ja specjalnie tutaj chciałem pokazać, to jest świnka morska. Taka świnka morska. Ani świnka, ani morska. Czyli ani hub, ani dworzec centralny w stolicy, który powinien być, prawda, i się rozwijać. Czyli mamy taką dziwną koncepcję, ewenement w skali światowej. W PRL-u to się mówiło, nie pies nie wydrać coś na kształt świdra. Czyli generalnie... Cytat zwierzcza. Dokładnie. Więc mamy tą świnkę morską, tak? I teraz pytanie, wokół tego jest cała była dyskusja prowadzona wśród ekspertów, że dużo lepszym, a przede wszystkim wielokrotnie tańszym rozwiązaniem byłaby koncepcja duoportu pomiędzy Modlinem i Okęciem. Po pierwsze dlatego, że to są dwa istniejące lotniska. Argumentem rządu jest to, że tam nie ma przepustowości. No więc jak z tą przepustowością to wygląda? No bo rząd od tych 8 lat robi wszystko, żeby tej przepustowości nie było. I to robi w sposób nie tylko przez zaniechanie, ale nawet powiedziałbym przez działanie ujemne, czyli poprzez zabieranie pieniędzy na już zaplanowane inwestycje. Czyli blokowanie na przykład Modlina.
Tych blokowań jest więcej. Tu wchodzimy na bardzo znowu obszerny temat. Postaram się to króciuteńko tylko zrelacjonować. A mianowicie wiadomo, że w 2017 albo 2018 roku była planowana rozbudowa Okęcia o terminal numer 2. Jest cały czas rozważany pas numer 2 równoległy. Upadły już dawno argumenty środowiskowe, że to cisza nocna i że warszawiakom będzie to zaburzało sen, bo oczywiście cisza nocna obowiązuje, ale nie ma obowiązku, żeby samoloty startowały. Przylądować mogą, ale żeby, nie ma obowiązku, żeby startowały między 24 a 6 i tak dalej, i tak dalej. Krótko mówiąc, lotnisko Okęcie da się rozbudować, ma ono bardzo ograniczone możliwości rozwoju. To jest prawda, tylko że nam na najbliższe 20-30 lat nic więcej nie trzeba. A z kolei w połączeniu, uzupełnieniem przepustowości Okęcia, które właśnie no, będzie w jakiś sposób ograniczone, mógłby w sposób zupełnie naturalny stać się port lotniczy w Modlinie pod warunkiem, że zostanie dobrze skomunikowany. On mógłby być już 10 lat temu albo i 15 skomunikowany, gdyby nie to, że ciągle jest jakiś problem, czy na początku był to problem techniczny, a teraz jest problem, czy był do niedawna, problem czysto prawny, pewnego sztucznie animowanego sporu, no bo niestety właścicielem, czy większościowym właścicielem lotniska w Modlinie jest niesłuszny właściciel. Tym niesłusznym właściciel jest samorząd województwa mazowieckiego. No i oczywiście rząd postanowił pokazać, kto tu jest władza i od kilku lat blokował właśnie dokończenie zaledwie 5 kilometrów toru, żeby pociągi, czy szybkie, czy wolne, to już zostawmy na razie na boku, ale żeby te pociągi mogły wprost z peronu w Okęciu jechać do Modlina albo w drugą stronę, gdyby ktoś rzeczywiście chciał dolecieć do Warszawy niskokosztowo, a potem wsiąść sobie w samolot do Tokio, do Amsterdamu, do Nowego Jorku i tak dalej. Czyli krótko mówiąc, można byłoby bardzo na najbliższe 20-30 lat, można by uzyskać bardzo efektywny układ lotniskowy w Warszawie relatywnie niewielkim kosztem. O tych kosztach chciałbym jeszcze kilka słów powiedzieć za moment. No właśnie, ale rząd mówi tak, no okej, no my wiemy, że dałoby radę rozbudować i Okęcie, powiedzmy do jakiejś przepustowości 25 do 30 milionów pasażerów. Nie więcej. Modlin co najmniej 30 milionów, więc na pewno do perspektywy 2050-60 nie ma problemu z przepustowością. No ale rząd mówi, jest problem z przepustowością, jest fajne lotnisko oddalone ponad 100 kilometrów od Warszawy, w Radomiu, miało inną nazwę, dzisiaj się nazywa to Warszawa-Radom. Więc proszę sobie wyobraźmy sobie, kiedy spragniony słońcem Szwed przyjeżdża na dworzec centralny w Warszawie, bo słyszał, że jest lotnisko bliżej Afryki, jak mówił pan poseł Suski, i jedzie na lotnisko Warszawa-Radom. Dwie godziny, żeby polecieć na południe, na przykład do Sofii. No może tylko półtora, ale to chyba i też za długo. Ale koleją dwie godziny. No półtora to ewentualnie samochodem, jeżeli nie będzie korku w Warszawie. Więc mamy sytuację kuriozalną i tutaj jest kolejny zwierzaczek, który nam się pojawia. Tym razem, no tutaj on miał być misiem, sumianym misiem, ale wyszła mi taka kaczuszka. Wyszła mi kaczka, ale jest żółty, tak? Więc w zasadzie to jest jak słomiany miś, więc to jest nasz Radom. Radom, który jest tym portem, który ma przejąć ten nadmiarowy ruch w okresie, kiedy dochodzimy do tego naszego Yeti wspaniałego. Czy to ma jakikolwiek sens? To jest krwawy bezsens i to tak daleki bezsens, że nazywam to kryminałem. Dlatego, że to bardzo pokazuje, jak instrumentalnie traktują i beztrosko traktują niektórzy politycy, no powiedzmy z orbity pana ministra Sasina, ministra aktywów państwowych, traktują majątek narodowy. Warto wiedzieć, że w Radomiu istniał całkiem nowy terminal zbudowany zaledwie kilka lat przedtem. I to lotnisko było przygotowane do ruchu bardzo takiego regionalnego, no właściwego do, powiedzmy sobie, statusu i znaczenia Radomia na mapie Polski.
Natomiast ten prawie nowy terminal został, no nowy może przesada, ale relatywnie nowy terminal został zburzony, wyremontowano i wydłużono pas startowy, chwałasz im za to, tylko że ukradziono na tą inwestycję pieniądze, które miały iść właśnie w zwiększenie przepustowości Okęcia, podkreślam z całą mocą, bez szkody dla mieszkańców Warszawy, a z wielkim zyskiem dla nich. Więc to jest właśnie ten kryminał, że taką od decyzją polityczną, bo która pasowała panu ministrowi jednemu, drugiemu, Horale czy ministrowi Sasinowi, skierowano strumień kilku miliardów złotych na rozbudowę kompletnie nikomu niepotrzebnego portu, który za chwileczkę będzie świecił pustkami, bo już jest problem nawet z lotami inauguracyjnymi. Świecił pustkami przez długi okres czasu i mówiono, że jest najbezpieczniejszy, że teraz będzie najdroższym portem, ponieważ to nigdy nie zwróci się ta inwestycja. I to samo grozi CPK. Tak. To jest całe nieszczęście, że oczywiście, podkreślam raz jeszcze, fajnie byłoby mieć wielki hub międzynarodowy pod jednym warunkiem. Że tam się coś dzieje, że tam jest ruch, że ten port zarabia na siebie, że tam startują i lądują samoloty. W tej chwili wiadomo, że lot, który miał rozpędzić CPK i miał być właśnie tym wielkim portem, przepraszam, wielką linią lotniczą międzynarodową, to zamiast walczyć o, prawda, o zdobycie nieba światowego, będzie walczył przez najbliższe lata o przeżycie. No takie są warunki i po części zawiniła to ostatnia dyrekcja lotu, która prowadziła rozpoznanie bojem, miała też megalomańskie pomysły w głowie, natomiast zupełnie zaniedbała umowy joint venture z innymi aliansami lotniczymi, które są konieczne w przypadku tego typu planów. Tego się po prostu nie da inaczej zorganizować. Czyli jest lot jest na kroplówce, jednocześnie polskie porty lotnicze z jednej strony również zarządzają nie tylko Okęciem, ale Radomiem, ale za chwilę CPK, już wiemy o tym, jest złożony wniosek, żeby CPK również przyjęło polskie porty lotnicze. Więc tam sobie konsolidacja w ramach jednej spółki i władza, która rządzi tą spółką, CPK, decyduje, gdzie powinny być ruchy pasażerów, nie zwracając na uwagę ani na przewoźników, ani na potrzeby pasażerów. Bo pasażerowie dużo bardziej chętnie korzystają obecnie już z lotnisk regionalnych w Polsce. Zmienił się w ogóle paradygmat podróży na świecie. Już w tej chwili wielkie huby relatywnie tracą na znaczeniu w tym rozumieniu, że one zresztą wskazuje na to, że najwolniej dochodzą do tej przepustowości, czy raczej ruchu sprzed pandemii. Natomiast wielką popularność zyskują na całym świecie nieco mniejsze samoloty, już nie Airbusy 380, nie Jumbo Jet 747 Intercontinental, których produkcję już właśnie zakończono, bo stwierdzono, że nie tędy droga. Podróże punkt do punktu. I te inwestycje w fantastycznie rozwinięte polskie porty regionalne miałaby pójść do piachu tylko dlatego, że ktoś wymyślił CPK. Oczywiście tamte lotniska nie przestaną istnieć, tylko one będą w rezultacie portami, które idą na kroplówce, tylko dlatego, że CPK w tej takiej, powiedzmy sobie, megalomańskiej wersji miałoby teoretycznie odessać od nich cały ruch i przejąć to, no po to, żeby się utrzymać. Wiemy, że to się nie stanie, wiemy, że te porty regionalne na szczęście w związku z tym mogą czuć się bezpieczne. Samo CPK natomiast, no będzie, jeżeli powstanie, to przepraszam za trywialne porównanie, będzie zdychać i wtedy możemy powiedzieć o tym, że faktycznie te miliardy złotych, jeśli ja chętnie przytoczę kilka liczb, jeśli można. Proszę bardzo. Posłużę się notatkami, bo one nie są do łatwego zapamiętania. Otóż i powiem więcej, że posługuję się tutaj liczbami, które zagregował w swojej naprawdę świetnej książce właśnie Piasta i Szprychy pan Tomasz Wardak. Otóż według bardzo konserwatywnego raportu A.T. Kearney, zrobionego na zlecenie CPK. I na podstawie danych z CPK. Czyli nie wiadomo, czy dane są. Obliczył A.T. Kearney całe przedsięwzięcie bardzo konserwatywnie na 148 miliardów złotych w cenach stałych 2020, czyli dzisiaj to już byłoby tam 160-170 pewnie. Miliardów złotych. Miliardów, właśnie. Dziennikarze, publicyści bardzo często miliony mylą z miliardami. Więc mówimy o 148 tysiącach milionów złotych, czyli miliardów. Do tego jeszcze 25 miliardów komponent dojazdowy drogowy,
A tajemniczo w sposobie finansowania do 2023 roku program inwestycyjny uchwalony przez Radę Ministrów przewiduje na to tylko 12,8 miliarda, z czego 9,2 miliarda, uwaga, to są obligacje Skarbu Państwa. W związku z tym rzeczywiście pan minister Horała może powiedzieć, że Skarb Państwa nie ponosi kosztów, bo on tylko obligacje wykupione przez PFR zapewnia temu jako wkład inwestycyjny. Więc to są olbrzymie kwoty, dlatego że już abstrahując od tam szczegółowych rozliczeń, że i rozbicia, co, z czego się składają te wielkie liczby. Można powiedzieć, że minimalna realizacja tego portu, tego właściwie lotniska z jakimiś elementarnymi drogami dojazdowymi, to jest około, pi razy około 50 miliardów. Natomiast gdyby ten megalomański projekt pana ministra Horały i spółki, gdyby faktycznie zrealizować, to mówimy o kwotach na pewno przekraczających 200-250 miliardów złotych. Oczywiście nie w jednym roku, tylko rozłożone na, powiedzmy sobie, około 10 lat. I koszty finansowe z powodu tego, że... Boskie, to musi na siebie zarobić. I jeszcze dodatkowo, biorąc pod uwagę tempo w ogóle realizacji tych projektów, na przykład kolejowych, w ubiegłym roku zrealizowano 2 kilometry nowych linii kolejowych. 2 kilometry. Teraz ma być zrealizowanych prawie 2000 kilometrów nowych linii kolejowych. Zajmie to 1000 lat. Przy 1000-letniej inwestycji, albo nawet 20, albo nawet 50-letniej inwestycji, są gigantyczne koszty finansowe, które trzeba podnieść. Więc to, jak mówię, jak lotnisko w Berlinie kosztowało 2,5-krotność tego, co było zabudżetowane na początku, to tutaj myślę, że co najmniej będzie taka takie kwota. Takie przekroczenie. No bo wiadomo, że na razie to mamy tego Yeti, prawda, którego tutaj wydawane są pieniądze, a na razie ciągu dalszego nie widzę. Ja bym bardzo, panie profesorze, chciał, żeby te pieniądze rzeczywiście dały pożądany efekt. Tyle tylko, że nie ma takiego finansisty ani ekonomisty w tym kraju, nie znalazłem takiego przy różnych tam próbach rozmów, podpytywania i tak dalej, który przybliżyłby się nawet do pokazania rachunku opłacalności. To może to o to chodzi. I tutaj mam na zakończenie właśnie tą niespodziankę. To właśnie być może jest tak zwany biały słoń. Mieliśmy tutaj już Yeti, mieliśmy dyskusję o śwince morskiej, mieliśmy dyskusję o naszym misiu lokalnym, czyli naszym misiu z Barei, a teraz mamy białego słonia. Biały słoń to jest taki symbol utopionych kosztów, nie wiadomo po co, pewnego marnotrawstwa. Król w Azji Południowo-Wschodniej otrzymywał białego słonia. Gdy chciał tego białego słonia, ktoś mu podpadł na przykład, no to tego białego słonia dawał swoim podwładnym i ten słoń, który nie mógł pracować, bardzo drogie było jego utrzymanie, doprowadzał do bankructwa tych podległych mu podwładnych. Więc być może chodzi o tego białego słonia, żeby ładować koszty w tą łąkę w Baranowie, w ten sen o potędze, a tak naprawdę to będzie trwało. To będzie, obawiam się, że przez kilka miesięcy na pewno jeszcze będzie trwało. Później problemem może być znowu argumentacja, że te sunk cost, czyli te koszty już poniesione, że przecież nie możemy takich inwestycji. Jak ponieśli te koszty, to nie możemy się wycofać. Nie możemy się wycofać. To jest bardzo możliwe, ale to trzeba będzie dopiero rzeczywiście policzyć. Chociaż jest prawie pewne wynik takiego liczenia. Ten port lotniczy nie może powstać. Można być może zostawić rezerwę terenu na przyszłe pokolenia, bo może coś się stać, może rozwiniemy aglomerację łódzką, połączy się z warszawską na przykład. Coś na modłę Seoul-Incheon. Natomiast na razie to lotnisko nie ma racji bytu i gdyby powstało, skończyłoby tak Mirabel w Montrealu. Powstało w 75. Też administracyjnie przeniesiono tam cały ruch międzynarodowy, po czym w 20 lat później równie administracyjnie powiedziano, to my już zamkniemy to lotnisko i wracamy do starego lotniska pod bliżej Montrealu, kilkanaście kilometrów od centrum, a nie tam 30 czy 40. No tak, ale w międzyczasie już na zakończenie powiem tak. Władza, jak mówimy, to słuszną linię ma nasza władza, to znowu cytat z misia, trwa w tym samozaparciu. Tuż przed wyborami będzie uroczyste wkopanie łopaty, mimo tego, że tylko 15% gruntów zostało skupionych. Reszta tych, którzy niepokornych, którzy nie uwierzyło we władzy, która
nie przygotowała i nie zatwierdziła planu lokalizacji tego lotniska, jak również nie ma nawet planu akceptacji dyrekcji zezwolenia środowiskowego, w dalszym ciągu władzy nie wierzy, nie chce sprzedać, być może będą wywłaszczeni, a władza mimo to będzie w kopie łopatę pod naszą wspaniałą inwestycję w ten sen o potędze tego białego słonia CPK. I dalej nie wiadomo, co będzie, bo będzie konkurencja na rynku, będzie konkurencja z duoportem, będzie zamieszanie, które będzie trwało przez kolejne kilkadziesiąt lat. Nie sądzę, żeby to trwało kilkanaście lat, może kilkadziesiąt lat. Już możemy końca nie oglądać. I możemy końca tego nie doczekać. I czyli taka jest nasza wizja, tak? Czyli to naprawdę jest to, co mówimy. To jest ten biały słoń potrzebny na wybory. I to jest ta idea, która prawdopodobnie przyświeca wielkim budowniczem III Rzeczpospolitej, jakim niewątpliwie chce być pan minister Horała i spółka. No to niestety tak to się kończy z białym słoniem. Bardzo dziękuję panie doktorze za bardzo ciekawe wypowiedzi na temat białego słonia, Yeti, świnki morskiej, również naszego słomianego misia. Mam nadzieję, że to się nigdy nie zdarzy, że będzie jakaś racjonalizacja, przywrócony rachunek ekonomiczny do planów rządzenia. Dziękuję państwu za uwagę. Moim gościem był pan doktor Wojciech Walski.